Merdeka, czyli zabytkowa dzielnica pamiętająca okres kolonialny, to miejsce w Kuala Lumpur, które warto odwiedzić. To właśnie tu zobaczymy ducha malezyjskiej państwowości. Architektoniczne perełki, piękne świątynie, wąskie uliczki oraz nowocześnie zaaranżowany deptak z dostępem do wielu atrakcji. Zapraszamy! Większość turystów omija Merdekę, decydując się na zobaczenie jedynie Petronas Twin Towers. Dla Malajów jest to jednak miejsce niezwykle ważne, bowiem uznawane za kolebkę państwowości. Na dodatek właśnie tutaj w 1957 roku uchwalono niepodległość Malezji. Zacznijmy od początku. Do Merdeki przyjeżdżamy metrem. Wysiadamy na stacji Masjid Jamek, czyli koło najstarszego w mieście meczetu. Ta architektoniczna perełka w stylu indo-saraceńskim powstała na cześć panującego przez niemal cały XIX wiek czwartego sułtana Selangoru. Prezentuje się pięknie, jednak dobre foto można zrobić dopiero z punktu widokowego na rozwidleniu rzek Klang i Gombak. To miejsce również jest ikoną Kuala Lumpur. Do niedawna przypominało bardziej typowy azjatycki ściek niż rzekę. Na szczęście specjalny rządowy program przywrócił obu rzekom czystość, a odnowione nabrzeże stało się chętnie odwiedzaną przez turystów atrakcją. Zaraz wrócimy do filmu, ale najpierw zaobserwuj nasz kanał. Daj łapkę w górę i zostaw komentarz pod filmem. W ten sposób pomożesz nam dotrzeć z nim do szerszej widowni. Dziękujemy. Wzdłuż rzeki przejdziemy się promenadą otoczoną drzewami i skąpaną w cieniu, a po obu jej stronach znajdziemy ciekawe budynki, od kolonialnych klasyków po nowoczesne wieżowce z islamskim akcentem. Jednym z ważniejszych budynków starej Merdeki jest pałac sułtana Abdulla Samada, wspomnianego wcześniej władcy. Budowę gmachu zainicjowano w ostatnich latach jego życia. Przez dekady zajmowany był przez urzędy kolonialne Wielkiej Brytanii. Dopiero po odzyskaniu niepodległości stał się siedzibą malajskich władz. Boczną uliczką wchodzimy do serca dzielnicy i od razu trafiamy do centralnego marketu. Podobno można w nim kupić wszystko, czego się zapragnie, ale nas akurat interesował bazar w chińskiej dzielnicy Chinatown. Po krótkim spacerze docieramy do świątyni Sin Zi Si Ya. To najstarsza taoistyczna świątynia w mieście. Wybudowana w 1883 roku, została poświęcona bohaterom wojny domowej z drugiej połowy XIX wieku. Nieco dalej odwiedzamy również taoistyczną świątynię Guan Di. Wybudowana zaledwie 4 lata po Sin Zi, poświęcona jest legendarnemu generałowi wyniesionego do rangi taoistycznego boga wojny. Najstarsza hinduska świątynia, Sri Maha Mariaman, znajduje się niedaleko, ale obecnie jest w remoncie i całą jej fasadę zasłaniają rusztowania. Docieramy do słynnego Jalan Petaling, Chinatown, który próbowaliśmy odwiedzić podczas poprzednich wizyt. Tech chciał, że byliśmy tam zawsze przed północą, gdy jest już zamknięte. Ku naszemu rozczarowaniu zobaczyliśmy, że nie wyróżnia się on niczym specjalnym. Współczesny targ to miejsce przygotowane pod turystów z odpowiednio wysokimi cenami. Zdecydowanie polecamy pominąć targ, a czas ten poświęcić na przemierzanie wąskich uliczek i odkrywanie klimatu dzielnicy. W
Celem naszej podróży i zapewne każdej wizyty turystycznej w tej dzielnicy po 2023 roku będzie odwiedzenie drugiego najwyższego budynku świata, Merdeka 118. Wieżowiec wysoki na prawie 680 metrów posiada aż 118 pięter o łącznej powierzchni 288 tysięcy metrów kwadratowych. Dokładnie w tym miejscu w 1957 roku uchwalono niepodległość Malezji od Wielkiej Brytanii. Z kolei nazwa wcale nie jest przypadkowa, bo Merdeka w języku malajskim oznacza niezależność lub niepodległość. Niekonwencjonalna fasada nawiązuje do malezyjskiego rzemiosła. Ma także prezentować zróżnicowanie malezyjskiego społeczeństwa poprzez zastosowanie trójkątnych faset. Wieża będzie wykorzystywana na wiele sposobów. Znajdzie się w niej dwupiętrowy taras widokowy, a także biura, apartamenty, restauracje, muzeum, hotel i oczywiście meczet. Byliście już w Merdece? Jeśli nie, to polecamy koniecznie zobaczyć podczas następnej wizyty. Bezpośrednio przy budynku powstała nowa stacja metra o tej samej nazwie – Merdeka. Zasubskrybuj kanał, włącz dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia! Odwiedzając Kuala Lumpur, nie można pominąć Batu Caves, ogromnych jaskiń zlokalizowanych 13 km na północ od centrum miasta. Jaskinie są miejscem kultu lokalnych hinduistów, wyznawców boga Murugana. Jedziemy zobaczyć, jak wyglądają w środku, a przy okazji wziąć udział w ceremonii puja. Spodobała Ci się relacja z tego kraju? Obejrzyj i polub wszystkie odcinki serii na naszym kanale YouTube.